Hej, cześć, witajcie moi kanał z kolejnym odcinku z Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dzisiaj gramy jak zawsze w pierwszą część Crash'a. Dzisiaj zaczynamy na poziomie The Lost City, na którym ostatnio skończyliśmy. Dzisiaj będziemy próbować dojść do trzeciego bossa. Musimy skończyć 5 poziomów teraz, żeby do niego dojść. Więc odcinek będzie, myślę, że tak samo długi jak poprzednie. To jest na przykład jedna z mapek, które musimy przejść nie ginąc, żeby zdobyć kryształ. I to ja właśnie, udało mi się to zrobić. Wczoraj w ogóle zdobyłem 2 kolejne. Wczoraj zdobyłem 2 kolejne kolorowe kryształy. Mam już 3, 6. I no, jestem na 4. bossa pokonałem i jestem na kolejnym poziomie po 4. bossie. Właśnie, powiem wam, że kolejne poziomy, w których trzeba nie zginąć, żeby zdobyć kryształ, są o wiele łatwiejsze niż na przykład ten. Ten jest chyba najtrudniejszym z nich wszystkich i dzisiaj możemy ginąć wszystko. Ja będę próbował, żeby nie ginąć oczywiście, ale nawet jak zginę, to nie będę zaczynał od nowa poziomu, ponieważ to seria i tutaj i tak wam nie będę pokazywał. Tu nie będę wam pokazywał wszystkich kryształów i wszystkiego. Znaczy będę pokazywał te, które można zdobyć bez zdobycia kolorowego kryształu i powtarzania poziomu. Czyli no, czyli takie normalne kryształki po prostu. Jak ja tego poziomu nie lubię, powiem wam. Przez to, że po prostu tak długo w niego grałem, to opala. Ale nie zabiliśmy tego życia, szkoda, aby się przydało. Dobra. Psa. No biegnij. Okej. Dobrze, tutaj się nie muszę stresować, czy zginę, czy nie. To mnie najbardziej cieszy. O, psa. Typowy fail. Na tym zawsze tak naprawdę spadam, nie wiem czemu. Nie wiem czemu ręka mi się poci. Gram w ten poziom. Złe doświadczenia z niego mam już. No widzicie? Mówiłem. Typowy fail tutaj. Musiałem 2 razy zdobywać ten kolorowy kryształ. Bo się nie zapisało mi. To bym pewnie wtedy naprawdę zdobył. Teraz są na jakieś 61% gry. Pewnie gdyby tamto mi się zapisało, to bym teraz był jeszcze dalej. I właśnie co mnie zdziwiło, to właśnie było to, że kolejne kolorowe kryształy są tak łatwe do zdobycia po prostu. Ten jest jakoś trudny, a te kolejne są o wiele łatwiejsze. Dobra. Sekretny poziom. Kolejny poziom, ludzie, będziemy przechodzić sobie Coco. Zagramy siostrą Crash'a. Bo czemu by nie? Dobra. Kolejny bonus tutaj będzie całkiem trudny. Ale będę go próbował i tak zdobyć, jak coś to wytnę. O, życie. Nie lubię tej części z nietoperzami tutaj.
kamaszone, o tako. Bum. Dobra, straciliśmy aku. Kolejny bonusowy poziom. Który jest? Byłem już tak blisko. Ale dobra, uda nam się go zdobyć. To, że po prostu nas spawni przy tym. No. No! Ach, ten jestem spocony strasznie. Fuck my life. No dobra, my go skończymy. Teraz jak przejdę pierwszym razem, to bez tego, bez skinięcia, nie? Ah, Crash, why are you doing this for me? Man, explain that. Zapomniałem podskoczyć tam. Cio. Będzie dobrze. Boże. To jest chyba najtrudniejszy bonus, jakiego przechodziłem. Bo jak tam potem jestem już w grze, tam nie ma takich trudnych. Dobra ludzie, my po prostu zrobimy tak, że ja to przejdę i zaraz się widzimy. Dobra ludzie, udało mi się. Udało mi się. Nie wiem, za którym razem. 5 minut próbowałem to zrobić. Ale udało się. Nie wierzę. Udało mi się za pierwszym razem zdobyć kolorowy kryształek, nie? Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Ja się tyle denerwowałem, nie wiadomo co. Kontroler prawie zepsułem, a to mi za pierwszym razem się udało na serii. Damn, son. Damn, żółwik. Udało mi się go zrobić.
Udało mi się go zrobić. Tak. O, tak. Dobra. Teraz mam kolejny Temple Ruins. Ruins. Udało się. Huh. Wow. Za pierwszym razem. GG. Oj, no tak, bo widziałem dokładnie już jak to zrobić i wszystko, nie? Tu będzie trochę trudno. Wąż. Wąż rzeczny. Nie! Właśnie tego nie lubię, jak one tak spadają na dół. To mnie jedynie w nich wkurza, tak naprawdę. Bo one tak na dół spadają. Buga, buga, taka. Oficjalnie jestem mistrzem Crasha Bandicoota. Nie, no żartuję. Nienawidzę pająków, a tam był pająk. No i skino. Mówiłem, że jestem mistrzem. To jedynie mnie strasznie ten rozwala, nie? Takie. Ta gra jest 3D i to jest jeszcze tak w 2D zrobione. To trochę taka kwestia, którą kiedyś powiedziałem. Gra jest 2D, ale jest zrobiona w 3D. Coś takiego. Stary Max Play Games jeszcze. No. I ten. Chciałbym pozdrowić w ogóle mojego kolegę z ekipy. Kubę, z którym. Ło. Z którym Overwatcha nagrywałem. Co wtedy, co wbiłem ten setny level właśnie. Dobra. Przejdźmy to, nie? Albo takie te momenty mnie wkurzają, takie... Nie widzisz nawet gdzie idziesz, nie? Takie what the fuck. Dawaj, wąż rzeczny. Wiem, ten mem już nawet nie jest śmieszny. Ło. A. Taki mały iserek. Jeżeli chcecie mieć wszystkie skrzynki. Kryształy, jak ja. Taki mały easter egg był dla was. Ajajajajajajaj, to mnie zawsze rozwala. Mówiłem, te części takie 3D, 2D, dziwnie zmieszane, co straszne, no jak to można jeszcze, gdyby można było kamerą kontrolować, a ty nawet kamerą nie możecie kontrolować, więc dlatego to mnie tak załamuje. Tu jest
Tu jest dużo takich poziomów, tylko tak o, to wam powiem. Boże. Nie. Max, jesteś głupi. Muszę odczekać. Czemu ja to robię na szybko? Czemu ja się w ogóle śpieszę? Ja nie muszę się śpieszyć. Dobra, czas odcinka, ale... Dzisiaj dochodzimy do pierwszego bossa. Bo ja będę robił tak o. Ja będę robił tak o. Każdy odcinek to jest jeden... Każdy odcinek to jest jeden... O co kurwa chodzi w tej grze? Każdy odcinek to będzie jeden boss, nie? Ja po prostu powoli idę powoli, bo... Ile żyć? 23, a miałem 32. No dawajcie, otwierajcie się. Skurwysynie jebany, kurwa twoja mać. Dobra ludzie. Dobra ludzie, udało mi się zdobyć pierwszy. No ten checkpoint już mi się udało zrobić. Wkurza mnie ta mapa. Ta mapa po prostu mnie... O takie te elementy mnie wkurzają, nie? Teraz w ogóle nie będzie lepiej. Ale i tak się najbardziej cieszę, że udało mi się za pierwszym razem na odcinku zdobyć kuźwa kolorowy kryształ, nie? To mnie najbardziej cieszy. Dobra, nice. Kryształek też mamy. Ba-da-ba! No. Ale... Czy nam się udało ten kryształek zdobyć za pierwszym razem, to jestem... Strasznie zdziwiony. Road to Nowhere. To jest jeden z głupszych poziomów. Dalej zobaczcie czym. Jezus Maria. I właśnie przez ten poziom, co ten zielony kryształek zdobyłem, to miałem tak dużo żyć mam. Czemu ja podskoczyłem? Już ta deska się od razu nie zapada. O co chodzi? Dobra, checkpoint jest. I tego dzika można załatwić. Oh, można załatwić, ale jeżeli jedynie. Jedynie, jeżeli mamy... jedynie, jeżeli mamy Aku-Aku ze sobą. Jedynie, jeżeli mamy Aku-Aku ze sobą. Tak. That's my biggest nightmare. Dobra, checkpointik jest.
I akurat wpadł na tą deskę, która jest połamana, nie? Znowu na nią wpadł. Zapomniałem, że na nią nie mogę wbić teraz. Fuck my life. Turn my life into pieces. Kurwa, ja pie... Cio, wiem co zrobię, spróbujemy zrobić. Cheats! Dobra. Prawie blisko tam. Ale tutaj chociaż jest checkpoint. To jest też tutaj jest checkpoint. Jasty. Czek. Oj. Suka. Jestem jeszcze Max, czemu tak wyginasz swoją rękę? Sam nie wiem. Crash. Nie wiem jak jeszcze to, w to można było kiedyś grać na PS1 jeszcze z strzałkami. Czemu kurwa nie mam aku ze sobą? Gro. Give me aku. Wy się dziwicie, czemu gracze rage'ują podczas kurwa właśnie gier. Dobra. Doszłem do checkpointa. Znaczy nie checkpointa, tylko to jest po prostu bonusowy poziom. Tu mamy, to tak naprawdę można to zaliczyć jako checkpoint. Dobra, chociaż trochę żyć zdobyliśmy. No tylko 10 żyć, nie? Niektóre skoki to są po prostu załamanie, nie? No ja... Czemu tu nie ma double skoku? To mnie najbardziej zastanawia. Czemu double skoku już w pierwszej części nie dali? To było bardzo... No to bardzo przydatna... Bardzo przydatna rzecz. To chciałem powiedzieć. Gry mają... Sprawiać zabawę. Dobra, ale ukończyliśmy. Dobra. Kończone. Ten odcinek będzie trochę długi. Nie może aż tak, ale trochę będzie.
Dobra, jesteśmy o dwa poziomy od bossa, więc na bossie skończymy. A tu chyba będziemy musieli znowu ten. Tak. Nie wiem, czy mnie. Nie jestem jakimś wielkim fanem tych takich poziomów, a jeszcze ich trochę będzie. To jest najlepsze, to właśnie tutaj się ruszają, nie? To jest chyba właśnie najbardziej wkurzające tutaj, że te się ruszają na tym poziomie. Na tym pierwszym one się nie ruszały. Wszystkie były po prostu stałe. A te się już ruszają niektóre. Już wiecie, o co mi chodzi, nie? O Boże. Dobra, kończyliśmy to. Fuck my life. Pewnie po nagraniu odcinka będę dalej grał na swoim save'ie. Przechodził kolejny poziom, bo jestem na trzeciej wyspie. W połowie trzeciej wyspy. Jestem już. Znaczy pokonałem. Przepraszam. Pokonałem pierwszego bossa na trzeciej wyspie, czyli czwartego bossa już. No to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, ten poziom też jest lekko, trochę trudny. Tak jak wszystko w tej grze. I don't want no old school. Jesteśmy znowu. Ach, zapomniałem. No tak, one. One przecież się przekręcają, jak nie wiadomo co. Go.
No właśnie, te dziwne są te jaszczurki, bo jak je od tyłu walniesz, to one cię kuźwa zwalają, nie wiadomo czemu, nie? Czemu po prostu daje mindfucka takiego lekkiego? Czemu? Straciłem tego aku. Nie wiem, jak mu się to udało. Nosarz mnie swędzi. Really? Tam jest, no, aku. Nie to perze. Turn my life into pieces. Dum 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 dum. Du 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 du. Teraz wam powiem naprawdę, które poziomy sprawiają mi ból głowy. Ups, 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 ups. Dobra. Jest checkpoint. Myślałem, że to już zniknie, ale wiecie. Nie pykło. Winner, winner, chicken dinner. Czemu chicken dinner akurat? Why chicken? Maybe you don't like chicken. Maybe you like ham. Fuck my life. Really? Turn my life into pieces.
Już jest mala. Czemu ja nie mogę na to platformę wskoczyć? Chuj chodzi. No patrzcie. Dobra. Jest i checkpoint. Dawaj, suka. Czemu tych skrzyna... A, no tak. Czekajcie. No to jest fajnie. Chodź. Thank you. Chyba pierwszy nas ten Cortexa, nie? Chodź. O, tu miałem farta. No i chuj z fartem, ja pierdolę, na chuj to robić takie gry. Ja pierdolę, no. Chuj chodzi, rozumiem, ta gra była kiedyś trudna, ale... Kurwa, dokładne odwzorowanie gry. Zajebiście wam poszło, kurwa, każdy rage'uje, który w to gra. Który oglądałem, nie, przedwczoraj. Oglądałem live'a mu typka. Tak rage'ował. Poziomy są trudne po prostu. A żyć też się nie ma dużo, dopóki się kuźwa... się nie ten... się nie zacznie powtarzać jakichś poziomów. Tak, gro. Też cię, kurwa, nienawidzę. Chodź. To będzie najdłuższy odcinek, jaki ja chyba nagrałem, przepraszam. Na pewno będzie najdłuższy. Życie się przyda. Tu. Nic się nie stało. W ogóle. Sorry, że tak się rejczuję, ale...
Wiecie, jak się coś robi długo i ten to zaczyna wkurzyć. Rozumiecie, o co chyba mi chodzi, nie? Pewno są tu osoby, które grały w Crasha i kurde, on mnie strasznie wkurzył. Dobra, ja wolę to tak zrobić, żeby nie skinąć. Już mamy kolejny jakby checkpoint tutaj teraz, nie? Poziomy Cortexa to są w ogóle. Nie, dobra, bo zjebałem co na sam tam początku tej drugiej części. Winner, winner, chicken dinner. Dobra. Poziom Cortexa ukończony. Czekajcie, ja zebrałem ten kluczyk, czy go nie zebrałem? Tam leżą. Baż nie wiem. Cholera, tam leżał kluczyk. Powiedzcie mi, że ten kluczyk się mi zaliczy. Definitywnie ta gra nas nie lubi. Jeżeli ten kluczek nie zdobyłem, to po prostu... Czy nie wiem, to seria to tak. Znaczy to jest jeden bonusowy poziom, który bym mógł wam pokazać, nie? Kolejny, znaczy nie tak bonusowy, tylko oddzielnie tak zrobiony. Dobra, to jest łatwe. Po prostu musicie tutaj dojść i zdobyłem tylko jedno bonusowe życie, bo drugie życie. Gratuluję, Max. Gratuluję. Dobra, kolejny checkpoint. Pamiętam, wczoraj jak z mamą siedziałem, to akurat to graliśmy i mama wysłała dla mojego taty zdjęcie, bo ona kiedyś właśnie z moim tatą w to grała. Że akurat my sobie gramy w Crash, on tak napisał: ja bym przeszedł ten poziom z zamkniętymi oczami, z jedną ręką. A my takie, to zobaczymy jak przyjedziesz. I naprawdę, ja dam mu zagrać, powiem, to chodź, pokaż jak przechodzisz to z zamkniętymi oczami, z jedną ręką. U, chodź. Jaszczurko. Kolejny kryształek. Tak, nie podniosłem tego kluczyka z Cortexa. Aj. Aj, aj, aj. Za pierwszym razem nawet nie patrzyłem, czy go podniosłem, czy nie, i się udało mi go zdobyć, nie? To ja sobie ten, zdobędę go poza odcinkiem i na kolejnym odcinku pokażę wam ten poziom po prostu, który się odblokowuje po zdobyciu tego kluczyka. Okej. Okay. Szturkuje, nie? Dawaj, rzucaj. Uspokój się, nie się bawisz swoimi bupsami.
Ktoś się nie pyka. Te bossy są naprawdę dziwnie łatwe tutaj. Opsala. Come on, bitch. Dobra. Kolejny boss pokonany. No co? Co? I pojechał. Okej, ludzie. Długi odcinek. Bardzo długi odcinek. Ale myślę, że on się podobał. Że wszystko wam się podobało w tym odcinku. Myślę, że oczywiście zostawicie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujecie. Więc zapiszemy sobie save. Ja zdobędę sobie poza odcinkiem ten kluczyk. Więc mówił dla was Max. Pozdrawiam bardzo serdecznie i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.